Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MCA, to przed wami kolejny odcinek z Gysyliu Sam 2. Panie i panowie, wróciliśmy, mamy do obrony tutaj właśnie naszych, boże, jak oni się nazywali, o boże, nie pamiętam, to są Simbowie, tak, Simbowie i nasz szaman, którego gotowaliśmy ostatnio. A my zbliżamy się oczywiście do naszego Kołongo, naszego pierwszego bossa. I panie i panowie, we are officially back. Jak widzicie ten film, to jest oficjalny powrót, panie i panowie, na kanał, także trzeba obronić tutaj naszych Simbów, mimo że mamy tylko tą papugę, Klodowik on się nazywał, tak? I ten Klodowik jest całkiem mocny, także to trzeba przyznać. No to co, lecimy! Jakbym nie zasłaniał tego Simba, to byłoby świetnie. A, zapomniałem sobie drzewa rozwalić jeszcze. A właśnie, no to pamiętałem o tych drzewach, a tego nie zrobiłem. Panie i panowie, co u mnie, co się działo, jeżeli nie widzieliście filmu Wyjaśnienia, który to jest najnowszy film na kanale, tuż przed tym. Wow, dziwnie ogólnie wrócić, nagrywać, z powrotem to środowisko wrócić, jest ogólnie turbo mega dziwnie, ale muszę się po prostu przyzwyczaić z powrotem do tego, co się dzieje ogólnie, jak nagrywać filmy na YouTubie i w ogóle i wszystko. Jeżeli mam nadzieję, że mi się w ogóle film nie sknoci, to jest inna sprawa. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. No i co? Fajnie w końcu wrócić, fajnie w końcu nagrywać filmy do Serious Sama, bardzo fajnie wrócić, bo jeżeli nie wiecie, to się dowiecie w tym momencie, że Serious Sam 2 to jest jeden z moich ulubionych Serious Samów, nie ulubiony, jeden z ulubionych, bo jest to taki po prostu fajny, śmieszny spin-off, który naprawdę aż tak bardzo spin-offem nie jest, to jest dziwne, no ale tak jest i to jest z jednej strony fajne, a z drugiej strony nie, w zależności, bo wiecie, mój ulubiony Serious Sam to jest Serious Sam 3, BFE, więc granie w to, a granie w Serious Sam 3 to są kompletnie dwa różne światy, ta gra jest kolorowa, wesoła, śmieszna, dużo się dzieje, dużo jest kolorów, dużo jest śmiesznych dźwięków i tak dalej. Serious Sam 3 jest taki poważny, jest taki creepy, bo wiecie, bo tam jest zagłada, apokalipsa, świat się kończy, wszyscy nasi znajomi umierają, przyjaciele, umiera Hellfire, tak samo w trójce nasza miłość, mimo wszystko taka oficjalna, nieoficjalna. Ale okej, gadam dużo, a tutaj się dzieje, trzeba się bronić i może dzisiaj dojdziemy do pierwszego bossa. O ty kurde, bo by bardzo fajnie. Strasznie mam tą, muszę zmniejszyć czułość. O właśnie, fajnie mieć guziki na myśli do czułości, przydają się w takich momentach, a szczególnie w strzelankach. Extra life, super. Jeżeli możecie słyszeć albo nie, no mój głos dzisiaj nie domaga, także mogę być dzisiaj krząkającym Mateuszem na tym nagraniu. Myślę, że tak nie będzie aż tak bardzo, znaczy mam przygotowane picie. Nie jest to picie może najlepsze na gardło, ale jest to picie, które sobie przygotowałem. Także w ogóle, co pan szaman robi? Tam się je, co przyszliśmy, kolego. Co, tu tam nie przejdziesz. Ajajaj. Czy te moje w ogóle zniknęły? Nie, chyba nie. No to dobrze. O Boże, moje gardło. Módlcie się, żebym mnie tutaj wytrzymał dzisiaj. Bo mimo wszystko chcę, żeby film na kanale był. Mamy poniedziałek, jak to nagrywam. I powinniście to w ten sam dzień widzieć. Też poniedziałek właśnie. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. O, wy kurde! Cwaniaczki. BUM! No to przeszedł? Kozak. Nie no, tak mi gardło nie domaga, że to jest jakaś katastrofa. O, to właśnie słyszałem dziecko, które płacze. My Saketos. Taki ala Saketos. Dodatkowe życie ja bardzo przyjmę. Bardzo, bardzo przyjmę. O, tu mamy, patrzcie, pojazdy. Jak miło. Skąd one tu? Po co one tu? No ale dobra, fajnie, że są, bo lepiej pojazdy niż amunicję tracić, nie? Nie no, katastrofa. Katastrofa. Próbuję się napić. Oj, masakra. No ale cóż, trzeba to jakoś przeżyć. Trochę podchorowany jestem. Trochę jestem podchorowany. Miejmy nadzieję, że jakoś to przeżyję. I że wy przeżyjecie moje tutaj chorubsko. Mimo wszystko, bo cóż, trzeba odcinek nagrać. Odcinek musi być. Odcinek miał być w weekend, dlatego chcę, żeby był w poniedziałek. Oj Boże, Serious Sam 2. I fajnie, że jest spolszczenie. To jest bardzo fajne. Ale oczywiście nie wiem, czy jest spolszczenie na całą grę, tak konkretnie na całą grę. Nie mam pojęcia. Na razie jest. Na pierwszej planecie jest. Nie no, nie wydajmy. Spolszczenie, które jest niekompletne, prawda? Takie mam dziwne wrażenie. Takie mam dziwne wrażenie. Miejmy nadzieję, że tak nie było. No mówię, nie testowałem całej gry, bo nie chciałem sobie spoilerować oczywiście. Mimo, że grę przyszedłem już wiele razy, ale nie pamiętam, co się działo. To jest taka drobna mini różnica.
te helikoptery bojowe nie irytują. Dobra, coś tu jeszcze mamy w ogóle dookoła? Czy też nie? To mam jakąś wielką skrzynkę. Mamy ten, pieniądze. Muszę być kolejny extra life, mam już 5 tej żyć dodatkowych. Całkiem miło. Mogę to otwierać w ogóle piłą mechaniczną, a nie tym. I chyba tak sobie tutaj wybiorę piłę. O, kolejny samolot słyszę. Daj mnie widzi. No, panie samolocie, w sumie nie samolot, tylko helikopter, przepraszam, bo już niektórzy ludzie poprawiam w komentarzach, ok? To lata, więc to jest samolot. Krótko mówiąc. Tu mamy pieniądze. Ciekawe, czy tu jakoś normalnie dostanę. O, chyba tak, ej. Dodatkowe życie, pięknie. Powiedzmy jeszcze dookoła, może coś znajdziemy ciekawego tutaj. Bo mówię, ja nie pamiętam. O, jest klucz. To drzwi pewnie, nawet nie byłem przy drzwiach. Lololol. Ok, zanim to wezmę, się może przygotuję, bo zamsy już sama i będzie kobiety powitalne jak nic. Ha, wiedziałem. Swoje... Wow! Aha, okej. Okay. Tego się nie spodziewałem, że aż tak mnie gościu złoi. No, ale mnie złoił. Wszystko od nowa, świetnie. Dlatego właśnie, panie i panowie, trzeba zapisywać grę. Pod F6. Przydatne, nie? Nawet bardzo. Mi gościu ładnie złoił, nie sądziłem, że on aż tyle damage zadaje. No ale mądry człowiek po szkodzie. No, no on zadaje dużo damage'u, Jesus Christ. Trzeba się pilnować. Okej, okay, mamy klucz. Możemy iść dalej. Tam, o kurwa. Okej, okay. Aż mi się przeklnęło. Bardzo nieładnie zresztą. Dlaczego te łaski mają na sobie... Tak by miały życie. Dziwne, okej. Okay. Jakieś jak amunicja do tego by się przydała, nie powiem. Okej, okay, musiałem tabetkę na gardło wziąć. Ale teraz już będzie lepiej, mamy naszą amunicję ukochaną. I lecimy dalej, ladies and gentlemen. Co będzie dalej, co nas czeka? W ogóle chyba słońce wyszło, bo jakiś jaśniejszy na kamerce jestem. Oż ty w życiu! Big mama! Futboliści! O, tylko nie futboliści, jak ja ich nienawidzę po prostu, dziadów. Już wam powiem, dlaczego ich nienawidzę. Bo oni unikają naszych granatów, pocisków i ogólnie tego typu rzeczy. Bardzo ich nie lubię, są bardzo nie swoim do walki. Ciężko się walczy z nimi. Nie lubię ich. Ci futboliści pieprzeni. Wypad. No teraz akurat na te graty się nadziewają, ale ciężko jest trafić jakietnicą na przykład. Czymś to po prostu leci w prostej linii. Bardzo ciężko. Dobra, jestem skurczy, żeby mnie nie trafił. Masakra. Może nie ma jakoś dużo życia, ale zadaje dużo obrażeń. Wow, 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 panowie, Jezus Maria. Co to miało znaczyć? No pewnie mnie zabili. Mało brakło, aby mnie zabili. To był futbolista, uderzył tamtemu w plecy. Jezu, nie umieraj. Dobra. F6. Jestem, panie. Coś mi nie idzie, może dlatego, że jestem trochę rozchorowany. No i jestem jaśniejszy na kamerce, bo wyszło słońce. A tu jest Serious Damage schowany! O, damn. Coś kolego? Już tu jeszcze był z dwóch stron byli, ci mi się wydawało? A, jak najbardziej. Z dwóch stron mnie chcieli złapać, ale mi się nie udało, haha. Tu jest Serious Damage schowany. Ciekawe, co jeszcze jest schowane. Już tu jeszcze jest? Może było trzech? Z trzech stron różnych. Nie wiem, nie widzę nikogo już. No okej. Okay. Dziwna sprawa. Może rakietnice? Nie, uzy, jak Sirius zabrać to uziki, nie? To jest good idea. Gdzie tu jakiś przeciwnik jest? To jest pancerz na początku. Idziemy po niego. Byle, żeby nie umrzeć, nie? Byle, żeby nie umrzeć. Okej. Okay. Więcej pancerza niż życia to jest rzadki widok. Szczególnie w Siriusie. No ale hej.
Czym jest Serious Damage i lecimy. A jak? Lecimy. No ja staczkę nawet jeden uzik teraz. No pięknie, jak wszystko po prostu umiera. Tak ja uwielbiam Serious Damage. Jest tak piękny power up. O! Gra się staje 2000 razy piękniejsza z tym upgrade'em. Znaczy upgrade'em, przepraszam, power up'em. To jest power up, a nie upgrade, bo upgrade jest na stałe. A, to nie jest na stałe. Pancerzyk mały. Może wykorzystamy ten Serious Damage jeszcze jakoś. Może tutaj zobaczyć. Nie, jest tu obok, raczej nie ma. Nie zdąży go wykorzystać, jak to będzie sobie chodził dookoła. O, okej. I hate spikes. To tutaj żyćko. Możemy tu jeszcze iść. Co nam to tak, jak tu przejdziemy? Niewiele? Nic kompletnie? To po co my możemy tutaj iść? Możemy iść tutaj. Okej, to trochę bez sensu. Bez sensu jak zagadki w Siriusem i drugim starciu, haha. Czy zagadki. Zagadkami nie można było nazwać, całkowicie szczerze. Bardziej się po schodach wchodzi. Taki przeciwnik tutaj był. A to po prostu te maski mają życie na sobie, nie mam pojęcia czemu. Nie, może jak się rozwali je wszystkie, coś się dostaje. No idea. Okej. Okay. Ready for battle. O, jak miło. Bo futboliści... O, jest niemiłe połączenie teraz, które mam przed sobą. Ja muszę ich załatwić, bo jak oni się zgangują na nas, to jest koniec. Bo te granaty mnie nas teraz ratują. Nie powiem, że nie. Boom, granatem. I ominęli ten granat. Jak żyć? Jak żyć? Się tych pozbyć. Irytują. Dobra, pyk, pyk. O, ty się w ogóle przewrócił. Co to było? Było specjalnie? Nie. Masz granatem? Którego? Dobra. I była idealna bejna tej wieżyczki, ale... No, strzelałem tym, co mam pod ręką. Co miałem pod ręką wtedy. Szybka zmiana może na to? No, okej. Okay. Nie tak to chciałem pozmieniać, ale dobra, niech będzie. Puk! Dobra, super. Pancerzyk kolejny, prawie 200 pancerzy mam. O, o. A, jeszcze psy. Albo jeden pies. Konkretniej. Boże, się zamotałem. Czekaj, wieżyczko. Dobra. Ten tabletkę mam w buzi, także. Muszę ją zjeść. Jakie w ogóle drzwi małe. I śmieszne przy okazji. Nie znalazłem ani jednego sekretu jeszcze, co mnie trochę martwi. Fajnie byłoby jakiś znaleźć. Tutaj może coś? Hej, there we go. O kurwa. Coś kulo, słyszałem cię. Jaka maszyna, patrzcie, pum. Elegancja. Okej, okay, to może coś tutaj jeszcze gdzieś jest schowane, skoro jest tutaj tajny obszar. Secret area has been found. A co jeżeli ja zetę to drzewo? Bo w Seriusie, na przykład w drugim starciu, był taki sekret, że jak się zcięło drzewa, dostawało się amunicję do Tomigana, a potem dostawało się Tomigana normalnie. Tylko nie wiem, w której to było wersji, czy w klasycznej, czy w HD, czy w Fusion, czy w jeszcze jakiejś innej. Wersji jest dużo i one się różnią od siebie. I to jest troszeczkę ból. I kolejnym bólem, jaki mamy, to jest mała ilość amunicji. O, Shamanero, okej. Okay. Mogę tam podejść. Amunicję w sumie zdobyć. Może mi tutaj trochę coś... Nie wiem, czy tu podejdę, to mi się coś załaduje? Chyba nie. Okej, okay, to było do przewidzenia, że coś się aktywuje. Tamy w Serious Samie. Oż ty w życiu! Nie! O, nie! Nie trafiłem! Jezus Maja, ale się motam, pomocy. Dobra, okej.
To mogło pójść. To mogło pójść lepiej. Zdecydowanie mogło pójść lepiej. Tam jest Kołongo, widzicie? Czemu. Jezu, jak się wystraszyłem. Czemu możemy iść tutaj? W ogóle mamy diablice? Czy były diablice już tutaj? Wcześniej? Chyba nie. Pierwszy raz chyba diablice są. A masz diablico! Extra life! I po diablicy. Dobra. Nie wiem, co te diablice robią w ogóle, ale strzelają takim promieniem. Pociskiem, w sensie nie promieniem, spoko. Luźno. Damy sobie radę z nimi. Ło, wieżyczka! Chodź, ustawiam te wieżyczki. Dobra. Jeśli koledzy jeszcze żyją. A tu jeszcze mamy kolegów, etu. Całkiem nieźle z nimi walczymy. Kamikadze słyszę, kamikadze! Ich tutaj słyszałem dawno. Oho. No okej, okay, czyli musimy ich teraz sobie wystrzelać pięknie. Elegancko, pyk, 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 pyk. Super. Pięknie. O, tu już większy byk przeleciał, a nie kamikadze. Dobra. No i takie akcje w Suiustawie, to ja lubię. Oż ty w życiu. Dużo się dzieje. To mi się podoba. Tu są jeszcze koledzy. Tylko czerwonego powinien zacić najpierw. Tych czerwonych w sumie, bo one zadają dużo obrażeń. Ała, dostałem od tyłu w ogóle. To mi od tyłu kamikaze zaszedł, takie mam wrażenie. Kolegów nam wystrzelali, staliśmy sami. Jezus moje, okej, okay. Uzi. Uzi, to jest mocna broń. Szczególnie jak są dwa. No, zdecydowanie. Zdecydowanie. Lecimy. Oh boy. Okej. Gdzie była ta statua Kołongo? Bo już się... A, jest tam, czyli musimy iść tędy, żeby do Kołongo się dostać. W takim razie zrobimy sobie tutaj zapis. Jestem ciekaw, co jak się cofnę tam, no nie? Gdzie był ten szaman i reszta? O, tu jest teraz szaman. Zresztą jest zamknięty, tylko dał tam po prostu nam... itemy. No dobra, to by miało sens. Ale i tak chcę się tu przejść. Zobaczyć. Czy to jest zamknięte, czy to jest otwarte? Drzwi są zamknięte. Okej. Okay. I w ogóle też... Kolejna rzecz, za którą lubię sobie sama 2, to właśnie lokalizacje, bo są faktycznie... To są lokalizacje, gdzie się dzieje dużo. Jest tutaj takie puste mapy, gdzie faktycznie jedyne co mamy to plansze, na której gramy i zbytnie mamy okolicy. A tutaj patrzcie. Po prostu ślicznie. Okej, okay, widać, że ta wieża jest no, fizyczna, że ona tutaj jest przed nami. A to, że jest tło, to widać. Tam też, że to jest tło, to widać. Ale mimo wszystko to gra ze sobą tak dobrze, że człowiek tego nie zauważa. I że na przykład tą statuę widzimy od już dłuższego czasu i cały czas idziemy w jej kierunku, cały czas ona jest tutaj, no nie jako to, tylko fizycznie. Mi to się bardzo podoba. Idziemy się jeszcze tam, bo może tam jakieś sekrety będą, albo gdzieś tutaj na przykład. Coś może być ukryte. Nie wiem, zobaczymy. To może coś na końcu gdzieś, oho! There we go. O, teraz się, teraz mi to dajecie? W tym momencie? Oj, 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 oj. Ja tym nie wjadę przez te drzwi. Nie mam chyba jak. No, oczywiście, że nie. No i co mam teraz biedny ze sobą zrobić? Dostałbym pojazd, a nie mogę, znaczy dostałem. A jego nie mogę użyć, dostałbym wcześniej, tylko użył. Aj, aj, aj. Się kręci się, dobra. Mnie się kręci. Co my tu mamy? O-o, o-o. Oj, nie to chciałem zrobić. Jak się odpalę Netflixa? Enterem? Tabem. Także okej. Okej, 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 okej. Okej, wehikuły, bla, bla. Musimy się na górę dostać i nie umrzeć. Tu już próbowało wielu ludzi z tego, co ja widzę. I została sama krew. Także no. Miejmy na... Okej, miejmy nadzieję, że nam się uda. Pierwszym razem. Sterowanie właśnie, jeśli chodzi o skakanie i ogólnie po ruszanie się samym,
jest lepsze niż w innych grach. Takie mam dziwne wrażenie. Co w sumie sobie 3 jest najlepsze zdecydowanie sterowanie. Chociaż sam tutaj się bardzo lubi odbijać od ścian, w sensie poskakiwać jak się w ścianę wejdzie. To jest jołkiem, ma taki autoskok, można powiedzieć. Sam, before you enter the ceremonial arena, find yourself 4 bananas for good luck. I love bananas. Bananas are bananas. No okej, okay, już tam słyszę, gdzie to stworzy tu leci. Banana! Po co banany? Yeah, baby! Po co banany? Przestań mnie łoić! Pieprzony helikopterze! Jeszcze jednego słyszę. Oła, oła, oła! Futboliści! Jezus, futboliści! Okej. Okay. Podzielność uwagi, Mati, podzielność uwagi. Wiem, że nie czujesz się najlepiej, ale no niestety trzeba się skupić. Pierwszego bossa dzisiaj bym chciał pokonać, byłoby fajnie. No chodź, chodź, kolego! Chodź, chodź! Jestem dla ciebie gotowy. Teraz jestem w sensie. Dawaj, lecimy. O, jest. Mamy wieżyczkę. Przy okazji życie. Coś tu jeszcze nas będzie szło? Pewnie tak, no strzelam, że pewnie tak. A jak zbliżymy banany, no tak. Bananana. Tu, tu, ru, ru, ru. Bananana. Tam jest drugi, okej. Okay. Znaczy tam jest trzeci, tu jest drugi. Po co banany? Czy rozumiem, idziemy do małpy, ale... Trochę weird, że zbieramy banany, nie? No to... Wow! Okej. Okay. Bułka z basłem, bułka z bananem, mogłeś powiedzieć. Wiem, że nie mógłby, bo takie tłumaczenie jest piece of cake. Nieważne. Żart byłby lepszy. Tu wszystko naraz nas atakuje. Jezus! Nie wiem, jaki ja w ogóle poziom trudności ustawiłem. Nie mam żadnego pojęcia. Nie pamiętam. Wyjazd! Jezus! Nie, muszę cięższą artylerię odpalić sobie, bo się nie pozbieram. Czyli mnie wieżyczka łoi. There we go, od razu lepiej. Od razu mocniej się czuję. Bum! Doleciało to. There we go. Jeszcze jeden banan. Gdzie on może być? Mamy amunicję i zbrojkę. Bardzo miło. Co? No co? No słucham cię. Porozmawiajmy. No. There we go. Przepaliły wieżyczki. I futboliści. 10 żyć mamy. Szkoda, że się nie przenoszą na kolejny poziom, to trochę boli. Eby i byśmy overpower jak Crash, naprawdę. Crash to może być 99 żyć maksymalnie, nie? Crash Bandicoot, z tego co pamiętam, w grach, więc no. Jeszcze jeden banan. Teraz jeszcze łoi. A, ty nas jeszcze łoisz. Helikopterze. There we go. Już raz nie łoisz. Gdzie jest ten banan? Bo pierwszego znalazłem tutaj. Tam dwa były po tamtej stronie, więc ostatni musi być po tej stronie. Dobrze. Widzę go. Banan na horyzoncie. There we go. Ale po co banany? Yeah, baby! Powtarzasz się sam, a to mi się nie podoba. Powinieneś mieć dużo opcji dialogowych, a ich nie masz. W ogóle istnieje. Serious Sam 2 został wydany jako gotowa gra. Bo na przykład Need for Speed Carbon nie został wydany jako, wiecie, skończona gra, no nie? Tylko się zastanawiam. Tak głośno myślę. Tylko w grę odrzuciło. Nie no, został wydany jako skończona gra, jestem przekonany. I pum. Pięknie. No to co? Czas zawalczyć z Kołongo. Jeżeli to będzie już walka z nim. O, znaczy na pewno będzie walka z nim, aż się napije. Bierzemy kastenkę. Hey, let me in. Come on. Open the goddamn door. Wilma.
Wilma! Szaman? Szaman! Why the hell are you yelling? Don't know. Feels good, I guess. Let me try. Mocny jest. Now let's hurry and summon Kwongo. Baka z pierwszym bossem, let's go! Sekiety 2 na 11, żałocha. Żałocha absolutna. Jestem ciekaw, gdzie były te sekiety. Nie wiem, nie dowiemy się. To będzie już walka z Kwongo? Tak, jest! Let's go! We must face the greatest threat, Kwongo himself. We constructed a catapult that can kill monster. Protect us while we prepare the ammunition. I will summon Kwongo now. I'll have to try something completely different. No masakra, nie, Kwongo lubi tylko takie bity. Żadnych bębenków, czampongosów. O-o. No to co, panie i panowie, lecimy! No, łoję go! Znowu się tekst powtarza, on był miał na samym początku, z tego co pamiętam. Masakra. Ktoś tam go łoje, ale chyba tą wieżyczką mam na razie łoić do tych kudupli, nie? O, oni atakują kołągosami. Właśnie, ja muszę ich tylko bronić. Okej, okay, dobrze pamiętam. Żeby nie rozwalił tej mojej wieżyczki, dziad. Masz tam czy jeszcze pochara tam. On jest ogólnie spory. To jest kawał małpy, nie powiem. No to jest pierwsza walka z bossem. Ona nie jest jakaś wymagająca strasznie. No ale to jest pierwsza walka z bossem. Także pierwsze walki z bossami zawsze są takie wiecie. Takie, żebyście się zapoznali, że hej, są wielkie kreatury w tej grze też, nie? Gdybyście nie myśleli sobie, to tylko takie z takimi malutkimi będziecie walczyć. Nie, są też bossy. Kwongo jest takim bossem, no, mało pamiętliwym, o, że tak powiem, bardzo mało pamiętliwym. Znaczy jest pamiętliwy, bo jest pierwszy i jest duży, ale czy to jest dobry boss? Nigdy jakoś nie byłem fanem Kwongo jako bossa, tak całkowicie szczerze. Tylko chronię lewą stronę, nie chronię w ogóle prawej strony. Bo ciężko chronić obie strony, tylko się roi nie wiadomo jak dużo. Będzie rzucał, muszę być gotowy. No, jest to kawał małpy, no nie powiem. Ja zawsze jak byłem mały, to rzucałem, znaczy strzelałem w jego oczy, zamiast bronić tych. I się dziwiłem, czemu mi nie szło. Teraz mogę go trochę połoić. Bo nic się na razie nie espi. Nawalamy małpę. Dalej nie wiem, po co były te banany, kompletnie. Nie mam żadnego pojęcia, ale go teraz złoimy. Ale go załatwimy teraz. Ale go pokonamy. O Jezu! Nie kapę się, że mnie rzuca, ale to kawał byka naprawdę. No, jeszcze jedno i padnie. There we go. I po Kwongo. Tyle go było. Cały pierwszy boss. Bum! Wielki był, no. So what are you gonna do with Kwongo? It'll take months to bury him. Don't worry. We know what to do. Wielka fiesta na małpie. Dobrze. No sam też siedzi z tymi sztućcami. Jeść, 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 jeść. Ja pierdziurę, patrzcie to. Już oni go nie zjedzą, no jak? Masaj wielki był naprawdę. Jesus Christ. Dało się. Pierwszy z pięciu bossów został pokonany.
Nie pamiętam, czy jest więcej bossów, czy tylko pięć. Wiem, że jest pięć głównych. Następny będzie Zoom Zoom. Zoom Zoom to jest fajny boss. Oj tak, oj Zoom Zoom to jest bardzo fajny boss. To brzmiało jak minigun. To brzmiało jak minigun. He must be the one. You said the same thing for that blondie guy a few years ago, and look what happened. Oh, him! But it took him forever to even try. This guy is different. I can feel it. Czy mówię o Duke Nukemie tutaj? Blondyn kilka lat temu. Bardzo możliwe. No i tak, oczywiście, medalion zbieramy, tak, tak, tak. Pierwsza część z pięciu została zebrana. Who's the one? Isn't it obvious? I am. Don't be so sure. Let's see how will you manage the next one. Bring it on! Next up is Magnor. Magnor is a gigantic planet. It consists of giant forests, giant swamps, giant trees, giant plants, giant mushrooms. Okay, okay, I get the point. From our latest intel data, it seems that the medallion is in the possession of the Zixi tribe. However, Mantle doubled his effort and decided to build an outpost in the swamp. Thousands of its minions are stationed there in search of a missing piece. Finding it should be a matter of days. Mantle also left one of its giant abominations to scout the area. We don't know much about it, so stay alert. Zoom zoom. Don't worry about it. Say, why don't you just teleport me straight into the Zixi village? Well, you see, we don't really know its exact location. Probably the best place to start looking would be around Mental Thorn Pain. This will be a difficult task. Painful, no doubt. Yeah, it will be. For them. Good luck. He'll surely need it. No i mamy planet numer 2. I plemię Zixi. Te bagna, to nieprzyjemne miejsce. Które bagna w której grze są przyjemnym miejscem tak naprawdę? No niewiele. No i zielone. Tą kasekę bardzo dobrze pamiętam akurat. Wiedźma Jagoda. Wiedźma Jagoda wypiła za dużo, wpadła pod tramwaj. Nie mam w ogóle broni. Tu jest, że sam stat jest sekrecenami, tylko od razu zbiorę, skoro już go zauważyłem na sam początek. O kurwa, tam jest biomechanoid. Nie do końca chciałem. O, jak miło, o dziękuję. O tak, thank you very much. Czy biomecha już spotkaliśmy? Nie pamiętam nawet. Ale jest jakiś mocny ten biomek, albo te shotguny są naprawdę, naprawdę mocne. Okej. Ale to i wiele więcej, panie i panowie, oczywiście w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że będzie szybciej niż 4 miesiące kolejny odcinek, że nie zniknę znowu nagle, że nie zablokują mnie po tym odcinku, że będzie ok. Także cóż, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć i pali, zapraszam was za kolejne odcinki z Sojusem 2. Trzymajcie się, pa pa!